Zobaczmy, jak padały bramki w niej zdobyte. Opowie o nich Marcin Serafin. Rozpoczynamy od wizyty w Krakowie, gdzie Wisła grała ze Śląskiem Wrocław. W czwartej minucie konsternacja wśród 9 tysięcy widzów zgromadzonych na stadionie. Przy alei Reymonta samobójczego gola zdobywa Marek Zając. W drugiej połowie przebudzili się wreszcie Wiślacy. W 67 minucie Szymkowiak, ten sam piłkarz. 3 minuty później i Wisła prowadziła 2-1. 2 minuty przed końcem jeszcze jeden atak piłkarzy Janusza Wójcika na zaróg. To pierwszy gol tego piłkarza w rundzie wiosennej. Wisła tylko remisuje ze Śląskiem 2-2. Legia na własnym boisku grała z GKS-em Katowice. 39 minuta. Ogromne zamieszanie w polu karnym Legii. Pogubili się obrońcy warszawskiego zespołu, a bramkę zdobywa Musa Yahaya. W ostatniej minucie jeszcze jeden gol zdobyty przez katowiczan. Bramkę strzela Tomasz Moskała. Legia przegrywa z GKS-em 0-2 i jest to już dla niej druga porażka z rzędu. Piąty mecz bez zwycięstwa zagrali piłkarze Odry. W środę zremisowali z Groklinem 1-1. W 9 minucie bramkę zdobywa Kłosiński, a 3 minuty po przerwie wyrównuje napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski Grzegorz Rasiak. Widzew grał z Pogonią Szczecin. Jedyna bramka meczu pada w 48 minucie spotkania, a zdobywa ją Daniel Bogusz. Widzew wygrywa 1-0. Piąty mecz bez porażki rozegrali piłkarze Ruchu Radzionków. Jednak środowe popołudnie zaczęło się dla nich bardzo pechowo. Już w pierwszej minucie bramkę zdobywa obrońca Polonii Arkadiusz Kaliszan. 10 minut przed końcem pierwszej części gry wyrównującego gola zdobywa, co nie powinno nikogo dziwić, Rafał Jarosz. Ruch Radzionków remisuje z Polonią 1-1. Orlen, w którym po remisie z GKS-em Katowice i zwycięstwem nad Śląskiem odżyły nadzieje na utrzymanie się w pierwszej lidze, grał z Ruchem Chorzów. 14 minuta meczu Sobolewski i gospodarze prowadzili 1-0. Końcówka pierwszej części gry należała jednak do podopiecznych Bogusława Pietrzaka. W 23 minucie Śródfa po raz pierwszy, 5 minut później po raz drugi. I w 45 po raz trzeci Ruch prowadził z Orlenem 3-1. Po zmianie stron dwie bramki zdobywają piłkarze z Płocka. Najpierw w 55 minucie kontaktowego gola zdobywa Pachelski, a w 69 wyrównującą bramkę strzela Geworian. 4 minuty przed końcem meczu jeszcze raz zaatakowali goście. Zwycięską bramkę zdobywa Łukasz Madej i Orlen przegrywa z Ruchem Chorzów 3-4. I na zakończenie popatrzmy, co działo się w Lubinie. Tam Zagłębie grało ze Stominem. W 47 minucie pada pierwsza bramka w tym meczu, a zdobywa ją Narwojsz. Zagłębie prowadziło 1-0. W 77 minucie raz jeszcze zaatakowali gospodarze. Bramkę zdobywa Albańczyk Dobi i Zagłębie wygrywa ze Stominem 2-0. A dla piłkarzy z Olsztyna była to 6. z rzędu porażka odniesiona na wyjeździe. Piłkarze Ruchu w Płocku strzelali ze Śródfy hat-trick popularnego Super Mario. Mecz Górnika z Amiką przełożony na 2 czerwca. Piłkarze Amiki pisali matury. To jest swoją drogą ciekawe, jakim poszły te matury. Czekamy na wyniki. I witamy naszych... Serbskiego chyba nie zdawali. Serbskiego chyba nie. Witamy naszych gości. Dobry wieczór, gospodino Kuka. Dobry wieczór. Dragomiro Kuka, trener Legii Warszawa, jest naszym gościem. Pani Joanna Kowalska-Dzyr będzie nam pomagała w rozmowie, tłumacz języka serbskiego.
Panie trenerze, czy miał pan dobre rozeznanie tego, co dzieje się w polskim futbolu, kiedy przyjmował pan ofertę pracy z Legii? Dali ste imali dobro znanje, dobro mišljenje o situaciji kad ste u Poljskoj, što se uopće dešava u Poljskoj kad ste primili posao Legii? Pa iskreno govoreći, nisam očekivao da je ovako teško. Pravde mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest to takie trudne. Ali znao sam dosta situaciju u Legii, bio sam 3 dana gost, vidio sam jednu utakmicu. Ale miałem pewne rozeznanie, byłem wcześniej przez 3 dni, widziałem jeden mecz. Osjetio sam i atmosferu i pritisak publike. Wyczułem atmosferę, zorientowałem się, jaki jest nacisk publiczności, kibiców. Innymi, zapytam inaczej. Mówił pan, że 3 dni pan miał okazję być w Warszawie, zanim objął zespół Legii. Czy to wystarczyło? Czy gdyby mógł pan teraz wybierać, kiedy zna już dobrze ten zespół, zmieniłby pan zdanie? Rekwizyty nastawili 3 dana ranije. Dali sada, kad već znate bolju situaciju, mislim bolje poznajete situaciju, da li biste prihvatili to na isti način ili biste nešto sugerirali? Ne, apsolutno bi prihvatio da budem trener u Legii. Teš bym przyjął, niezależnie od tego, jak się teraz potoczyło. Legia szukała trenera poprzez Federację Jugosłowiańską. Wielu było chętnych do tej posady? Legia tražila trenera putem federacije. Da li bilo puno tih koji bi rado primili takav posao? Pa kakva je sad situacija, mislim da bi? V situaciji jaka je teraz, v jakej se znajdujeme, tak, chętnije, vielu by se zgłosilo. A ilu bilo kandidatov na jedno mjesto? Mluvišmo o maturach. Koliko je bilo kandidata na jedno mjesto? Mislim da ove ljude koji su pitali, koji su interesovali, da sam bio samo ja kandidat. Jeśli chodzi o mnie, w tej mojej sytuacji właściwie byłem tylko ja. Ja wiem, że ciężko jest mówić o sobie, ale jaką renomą cieszy się pan w Jugosławii, skoro akurat w tym konkretnym momencie był pan bez pracy? Czy to znaczy, że jest pan słabym trenerem jugosłowiańskim? Rozumiem, że ciężko mówić o sobie samą. Ali mislim, morate tu nešto reći o sebi. Bili ste bez posla i kako mislim ste se odlučili za to? Kakva je bila ta situacija? Pa gledajte, već duži period, ja radim 7 godina u prvoj ligi jugoslovenskoj. 7 godina sam trener. Radio sam u 4-5 klubova. Znači od 7 lat u lidze jugoslovenskoj? U svim klubovima koji sam radio imao sam dosta uspjeha. I we wszystkich klubach, w których pracowałem, miałem duże sukcesy. To dlaczego był pan akurat bez pracy teraz? Ostatni klub, który sam radio, była Wojwodina. Ostatni mój klub, w którym pracowałem, była to Wojwodina. Tu sam był 6 miesięcy i z odrodzeniem promienami w drużstwie, które się desile, promieniła się sytuacja w Wojwodinie. I tutaj pracowałem przez 6 miesięcy, ale po prostu sytuacja była taka, pewne zmiany, nastąpiły pewne zmiany i musiałem, zaistniała taka sytuacja. I kiedy sam napustiłem Wojodinu, moje rozmyślanie było po 7 godzina rada, kontinuiranog u prvoj ligi u Slovenskoj, što je dosta teško, gdje sam i osvojio titulu sa Obilićem, da jednostavno ukoliko u tom momentu da mogu da dobijem recimo Zvijezdu da treniram ili Partizan, što je izazov uvijek, da je moj cilj da odem u inostranstvo. Nijedan drugi klub ne bi prihvatio da treniram u tom momentu. V situaciji v jakoj se znalazem, vaše vyglądalo to tak, že po odejšću z Vojvodine miałem wybór albo przejść do renomowanych klubów, takich jak Crvena Zvijezda, albo Partizan, albo po prostu wyjechać za granicę. No to wybrał pan zamiast Czerwonej Zvezdy, zamiast Partizana, wolał pan Legię. Zaskakujące. Czy znaczy, mówimy o seniorach Partizana, czy też może to znaczy, o drużynach młodzieżowych? A koste imali taka fizbor i zebraliście inozemstwo?
onda šta ako ne biste primili, ne prihvatili tog posla, šta biste radili u Partizanu ili u Crvenoj legiji, Crvenoj zvijezdi? Ne, mislim da me niste dobro razumeli. Ako ne možete da u tom momentu trenirate Zvijezdu i Partizan, što je za mene jedino ostao izazov u jugoslovenskom klubskom fudbalu, posle 7 godina rada u 7 klubova, u tom momentu nisam mogao da dobijem Zvezdu i Partizan da treniram. Jer sam razmišljao o njima, a ne da sam mogao, nego nisam mogao da dobijem. Pa prosto, bilo to pevno nedopovjedzenje, že v takiej situaciji pan mogu po 7 latach takiej właśnie wytężonej pracy trenerskiej nie mógłby się podjąć prowadzenia małego klubu, tylko mógł albo właśnie jeden z klubów, albo wyjechać za granicę. Bo po prostu byłoby to niejako poniżej jego możliwości. Ale podobno wybierał pan między Chinami a Polską, co przesądziło o tym, że wybrał pan nasz kraj? Stina da wyste imali izbor između Chiny i Polskę. I zabraliście Polskę. Veoma blizu. To z tego powodu, choćby, że jest o wiele bliżej Polska. Nie lubi pan ryżu? Znaczy, to jest jednak Europa. Panie trenerze, już za chwilę porozmawiamy. Panowie zapytali. Wisi, gospodine, już pytali, dali, nie wolite ryżu odnosno pirina? Dali, za to przychwatili Polskę. Woli makarony, woli ryżu. Tego tłumaczyć nie trzeba, zrozumieliśmy. Panie trenerze, już za chwilę porozmawiamy o pana sytuacji w Legii, o tej, jak